Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Seven Days'a. Jestem na dachu... jak to się nazywa? Straży Pożarnej, lokacji, którą mieliśmy przeszukiwać w dzisiejszym odcinku, ale jak do niej podeszliśmy, okazało się, że już ją wcześniej przeszukiwałem i to całkiem niedawno w odcinku z poprzedniej serii z Alfy 21, sorry. I pomyślałem, że nie ma sensu tracić czasu, więc tylko postanowiłem nagrać sobie końcówkę tej lokacji, żebyśmy razem zobaczyli, co ciekawego znalazłem. Książki jakieś... Tak, sporo książek po drodze przeczytałem, ale... musiałem je czytać na bieżąco, bo inaczej bym ich nie zmieścił wszystkich. O kurczę, będę musiał parę kursów tutaj zrobić w to i z powrotem. Dobra, tutaj coś jest, niekoniecznie. Spróbujmy odblokować tą dużą skrzynkę, zobaczymy jak pójdzie. No, w każdym razie szukam ostatnio jakiejś nowej gry do ogrywania. Seven Days jest na kanale takim głównym, cieszącym się największym zainteresowaniem tytułem. Zgaduję, że dlatego, że jestem jednym z ostatnich kanałów na polskim YouTubie, który jeszcze sobie zawraca tą grą głowę. I dlatego też jeszcze jako tako to ciągnie. Ale fajnie byłoby znaleźć coś nowego. Teraz mamy też serię z Mist Survival. Ale nie wiem, jak dużo jeszcze odcinków zrobię, bo nie ma tam aż tak wielkiego potencjału na nie wiadomo jak długie serie. Chociaż trzeba przyznać, że gra jest bardzo przyjemnie zrobiona i chociaż tyle dobrze jest, że jest dobrze wykonana i są fajne pomysły w niej zastosowane, chociaż jest na bardzo... Ona wyszła w 2018, czyli 5 lat temu i nadal jest na super wczesnym etapie rozwoju, niestety. Autor co chwilę wyrzuca wszystko do kosza i robi od nowa wszystko, bo mu się wydaje, że... Bo uczy się nowych rzeczy po drodze, nie? I... dobra, udało się. Uczy się po drodze nowych rzeczy i jak już się, wiecie, nauczy, no to stwierdza, kurde, to byłoby fajnie zrobić, ale niestety to kosztuje, nie wiem, trzeba by zmienić to, zmienić tamto, siamto i reset mapy i całej gry, to już był chyba ze 4 razy. Ale nie szkodzi, niech robi, niech pracuje, bo dobrze to wygląda. Dobra, tutaj to wrzućmy. Idę przeszukać resztę rzeczy tam, które pominąłem. Jest ich całkiem sporo. Także zaraz wracam. No, Joel, co tam ciekawego masz dla mnie dzisiaj tym razem? Kuta stal albo antybiotyki. Biorę kutą stal. W sumie moglibyśmy już nawet wyprodukować sobie tygiel. Mamy hitbox, bierzemy. Mamy tam dosyć dużo już materiałów, które pozwoliłyby nam to zrobić, ale wydaje mi się, że jeszcze nie mamy niczego, co by faktycznie wymagało użycia stali, nie? Bo to też na pewno jest kwestia jeszcze tego... O kurde, porozbijałem się trochę, patrzcie, już mam porządnie zajechany ten motocykl. Ale on szybko biega, jak na takiego grubasa. Dobra, porajmy się z tutejszymi. W pierwszej kolejności, co by było łatwiej. Ostatnio zastanawiałem się, co by było w Seven Daysie, gdyby ogień się w tej grze rozprzestrzenił, nie? Bo z tego, co zauważyłem, to nie ma takiej możliwości w tej grze w ogóle. W tym sensie, że jeśli zapruszymy gdzieś ogień, rozpalimy gdzieś ognisko, to choćby nie wiem, jak sucho było i jak drewnianie dookoła, to nic nie ma możliwości, żeby się coś zapaliło wokół nas. I ogień nie będzie się przynosić chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dawno nie używałem koktajlu Mołotowa w tej grze, ale o ile pamiętam, tak to działało. I gdzie ja mam wytrychy? Tutaj zostały. I fajnie by było... A nie, zużyliśmy... Nie, tu są. Kurde, no. Ślepy jestem. I fajnie by było, gdyby dali taką możliwość. Chociaż z drugiej strony rozprzestrzenianie się ognia dosyć mocno obciąża komputer, jeśli chodzi o obliczenia. Bo po pierwsze mamy bardzo dużo instancji, bardzo dużo raczej animacji po samych płomieni i migoczącego światła, co już na pewno bardzo negatywnie wpływa na liczbę klatek. Jeszcze dodatkowo mamy też bloki, które przekazują sobie nawzajem pożar i gra musi jakoś policzyć przechodzący ogień pomiędzy nimi, nie? To na pewno też... O kurde. Okej. Ojejku, jak ten dziwny głos wydał z siebie, słyszeliście? Taki kuralny.
Ja trochę się zmęczyłem. Nóż na szczęście mniej wytrzymałości wymaga, żeby można było go obsługiwać. Tylko odpoczynku. Dobra. Jeszcze wstaję. Tu się schowali, w tym miejscu. A, przez okno przeszli, okej. To wiele wyjaśnia. No, także byłoby ciekawie, jakby to dodali. Ale chyba nie zrobią tego. Dobra, zobaczmy tutaj. Też sobie myślałem, co by było, gdyby w Seven Daysie na przykład była taka mechanika zombiaków, jak w filmie z tym Bradem Pittem, Wojna Zombie. Nie wiem, czy pamiętacie w filmie, bo w grze tego nie ma. W grze jest to, albo w grze to jest dużo delikatniejsze, nazwijmy to. Ale w filmie było tak, że zombiaki tworzyły hałdy, jedne na drugie właziły i w ten sposób na przykład wspinały się po ścianach, że po prostu kolejne warstwy zombiaków się na siebie właziły i taka ruszająca się masa po prostu przelewała się przez mury i zabezpieczenia, które ludzie ustawiali. Kurde, to byłoby mocne, żeby coś takiego zrobić w Seven Daysie. Ciekaw jestem bardzo, jakie plany mają na przyszłość twórcy. Jak będą te kolejne ich projekty wyglądać, bo może coś takiego dodadzą, nie? Przydałoby się, bo ta gra już się strasznie zestarzała, mimo że jest na bieżąco aktualizowana i graficznie, zwłaszcza graficznie, jeśli chodzi o różnicę między pierwszymi i obecnymi wersjami, jest to zupełnie inna gra, nie? Ale jednak mimo wszystko ten Minecraft w tle gdzieś tam cały czas został. Cały czas czuć, że ta gra jest inspirowana Minecraftem. Dobra, tutaj jest czysto. Chyba na górę mamy iść, nie? Hop. To łatwo wskoczyć. Zwykle w bardziej czytelny sposób są ułożone tutaj ścieżki, którymi mamy chodzić. Hopa. Nie, ale nie szkodzi. O ty! Ale go wbiło w okno. Dobra. Okej. I co tutaj? A, można rozebrać, to rozbieramy. Jakieś książki, instrukcje. Najbardziej by nam się w tym momencie chyba już przydały książki te do rozwoju tych umiejętności, które nas w tej chwili najbardziej spowalniają. Niestety stamina mi się skończyła i nie nadążałem tymi prawymi mocnymi atakami go odpychać, bo tak to póki go odpychałem, to mogłem sobie pozwolić na zabawę, ale niestety skończył się czas. Dobra, to ja chciałem powiedzieć, kurde, rozkojarzyłem się. A, o umiejętnościach mówiłem, że dobrze by było, gdybyśmy znaleźli książkę, która by nam dawała możliwość robienia mocniejszych narzędzi wydobywczych. Tu jest pochodnia. A, tu jest lina. Okej, dobra. Nie wiedziałem, którędy mam iść. I bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, w tym momencie na przykład mogłem wydobywać duże ilości kamienia, ale żeby to robić, musiałbym zużyć ogromnych ilości tych niższej jakości kilofów. Możemy zrobić żelazne kilofy, nie? Iron pick a... Co? Okej, a dlaczego nie mam tego przepisu na sam kill-off? O, możemy siekierę robić na 375 poziomie. To już jest nieźle, a kill-off jest nadal zablokowany, widzicie? I jakbyśmy kamień chcieli produkować, to bym musiał używać kamiennych tych narzędzi. No, chyba nie muszę wspominać, że to będzie strasznie frustrujące na dłuższą metę. Co to tam kurde wybuchło?
Dobra. Akurat się pogoda zepsuła, jak się zrobiła kryzysowa sytuacja. O kurde, ale się udało. Musiałem się zamknąć na chwilę, bo jakbym tego nie zrobił, to pewnie bym nie dał rady niczego i tak powiedzieć. A na pewno bym nie dał rady sobie już w grze. Okej, chyba żeby tak zrobić, kurczę, wyprodukować 1500 tych toporków i po prostu je wymienić co 2 minuty. Miałbym ich więcej w plecaku niż materiału wydobywczego, do wydobycia. W sumie. Chociaż ciekaw jestem, jak tu wygląda kwestia jeszcze temperatury, bo nie wiem, czy zauważyliście, my robimy dużo więcej hałasu niż kiedyś, niż w postawce, a wiedźma nadal nie przechodzi. I mam wrażenie, że tutaj ten moment, w którym wiedźma się wkurza i postanawia ruszyć 4 litery na nas, jest mocno opóźniany w jakiś sposób. Podejrzewam, że ten próg, w którym ona jest wysyłana, po prostu został przesunięty i w ten sposób to rozwiązali. Otworzy się sezamie, czy nie? Kurde, no. Na szczęście tylko kilka kliknięć, o ile mi starczy wytrzymałości. Tak, niestety jeszcze nie mamy na tyle dopakowanej postaci, żeby wytrzymałość nam się regenerowała szybciej niż machamy kill-offem. Także musiałem zwolnić uderzenie. Okej, tutaj open pills. No, śmiało, 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 szybko, szybko, szybko. Jej! Okej, nic ciekawego. I jeszcze tu. O! Sporo amunicji, bardzo fajnie. Dobra, przeczytajmy sobie te rzeczy, żeby mi nie zajmowały miejsca. O! O, 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 o! Dostaliśmy tą. Książkę od stacji roboczych. Mamy armor bench odblokowany. Dobra, wracamy do bazy, jak już załatwimy sprawę u handlarza i zrobimy sobie nowe zbroje. A dobra, nie będę już rozwalać tego. Chociaż nie, bo zepsute mięso mi jest potrzebne. Bo piór mam już ogromne, ogromne ilości, już nie opłaca mi się ich zbierać. Łuk w tym momencie, zauważcie, że też jest już mało praktyczną bronią. Aktualnie łuku używam już tylko do walki z takimi najpowolniejszymi przeciwnikami, którzy mogą poczekać. Przy których nie trzeba się śpieszyć, żeby ich szybko zdjąć, nie? A to już się coraz rzadziej zdarza. Jak ja się zabiorę z tym wszystkim? Kurde. Zauważyliście, że w Seven Daysie, wbrew utartej tradycji, dla bardzo wielu gier komputerowych nie ma żadnych takich elementów przygodówkowych za bardzo? W sumie te dungeony, które są, w sensie lokacje, one są takie najbliższe temu, bo tam bardzo rzadko, ale czasem trzeba jakąś logiczną rzecz rozwiązać. Sztuka górnicza, biorę to tylko dlatego, że mamy to nieprzeczytane i mamy niewielką szansę wydobycia rzadkich klejnotów, więc to ma najwięcej sensu. Dobra, wezmę sobie teraz następne zadanie, ale wracamy do bazy pobawić się nową stacją roboczą. Mam na myśli to, że na przykład w tej grze bardzo niewiele jest takich logicznych elementów, które moim zdaniem mogłyby się przydać i bardzo by się przydały, by bardzo rozbudowały rozgrywkę i sprawiły, że byłoby dużo ciekawiej. A przydałoby się też takie jakieś narracyjne rzeczy, nie? Żeby zatrudnili jakiegoś pisarza, który by napisał na przykład pozostawione gdzieś jakieś notatki, listy, artykuły w gazetach, które moglibyśmy znaleźć i poczytać sobie, żeby na przykład, że dałoby się odnaleźć ileś tam różnych wydań różnych gazet i czytać sobie dzień po dniu, jak wyglądało na przykład rozpoczęcie epidemii zombiaków i tak dalej, nie? To byłoby bardzo ciekawe moim zdaniem. O, albo żeby dało się znaleźć na przykład kasety wideo i na nich nagrania jakieś, gdzie można by sobie do telewizora włożyć i obejrzeć na przykład, albo vlogi w internecie, o, na komórce nagrane. O, to byłoby dobre. Nie w internecie, nie? Bo internetu już podobno nie ma. Dobra, no niestety w coraz gorszym stanie jest motorek, będę musiał go naprawić, bo boję się, że może nie przetrwać przypadkowego ataku. Nie wiem, na ile jest ryzyko, że zombiaki mogą zniszczyć. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zombiak atakował tak po prostu stojący pojazd gracza, ale mimo wszystko zazwyczaj robię tak, że ustawiam pojazd sobie w ten sposób. O, widzicie, on się przechyla na bok i on może sobie tutaj stać.
i nie będzie przeszkadzał. Nie będzie stał też bezpośrednio przy samym wyjściu, więc nie ma ryzyka, że jakiś próbujący się do mnie dostać zombiak będzie go atakować. Także jest to chyba najbardziej optymalne rozwiązanie, jak mi się wydaje. To są nasiona? Tak, okej. Okay. Bo nasiona to ja odkładam tutaj. Nie tutaj. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że przestawiłem teraz skrzynię tu. No, kurde, nie ten przycisk. Dobra, zobaczmy w takim razie tego armor bencha, o co z nim chodzi i jak to działa, bo bardzo jestem... Kurczę, znowu nie ten... O, ten miał być. Bo bardzo ciekaw jestem. Armor... Co? Zobaczmy w ten sposób. Armor... Co? Nadal jest nieodblokowany? Coś innego się musiało odblokować. Jasny gwint! Aha, dobra. Teraz już widzę. Jakiś piekarnik jest, widzicie? Tutaj na górze. Teraz można to blokować? Kiedyś tak się nie dało. Fajnie. Okej. Okej, nie wiem. Zobaczmy w takim razie. Oven. Więc to jest to? Trudno powiedzieć, czy to o to chodzi. Ikona jest inna. Bo to jest trochę słabe i to można byłoby trochę skorygować w tej grze, żeby... jest! Stove. Nie oven, tylko stove. Okej, ale wiecie co? Zrobię jedno i drugie, bo bardzo ciekaw jestem po prostu. Czyli tak, potrzebujemy tego. Zgaduję, że później możemy potrzebować też tego. Zróbmy w takim razie, wyłączmy śledzenie. I wygląda to, że to faktycznie tak działa. Jak kliknę tutaj, to nie pojawia... pojawia się nazwa, tylko trzeba, nie można za szybko machać myszą. A ja niecierpliwy byłem. Ale jak w to kliknę, widzicie, to się też pojawia możliwość wybrania tego przepisu. Dobra, i jest to stove. Bo oven to jest piekarnik, a stove to będzie kuchnia. W sensie, wiecie, z gazem, tak, gdzie na której się kładzie garnek albo czajnik i tak dalej. Zobaczymy, jakie inne ciekawe rzeczy będzie można na nich wyprodukować. Do tej pory zauważyłem, że te kuchnie, które mieliśmy do tej pory, one, na przykład to, różni się tym, że wymaga mniej tych składników tutaj do przepisu, co jest bardzo fajnym pomysłem, osobiście uważam, że na wyżej levelowe przedmioty, to w takim razie ta kuchnia tutaj, ona moim zdaniem powinna na przykład szybciej produkować, nie? Przez to, że to jest na przykład piec elektryczny, to, że szybciej będzie coś robił. Chociaż, nie wiem, wydaje mi się, że to takie względnie logiczne jest. Co się stało? Okej. Okay. O, ciekawe, zobaczcie, że to jest do zabudowy. Nie jest to wolno stojące. Bo my możemy zrobić coś takiego. O to chodzi, widzicie? Ale śmieszne. Fajny pomysł. Tylko, jeśli to wstawię, dajmy na to tutaj, bo ta skrzynia jest w miarę pusta. Nadal mam do niej dostęp od góry. I wygląda na to, że to jest tylko dekoracja. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Naprawdę. Zobaczmy w takim razie 6-5 sekund jeszcze zostało. 4, 3, 2, 1. Jest. Okej, okay, to wygląda normalnie. Stawmy sobie tu z boku. No, tak jak mówiłem. I porównajmy sobie. Beef taco, widzicie, jest potrzebne 1 i 3. I tutaj beef taco też potrzebuje 1 i 3, widziałem. 1 i 3, nie? Czas 1.33, a tutaj czas 1.33 też. Ja nie wiem, czym się to może różnić, bo widzę, że spis przepisów jest mniej więcej podobny, chociaż może niekoniecznie, może jest tutaj więcej rzeczy. Tak, w tamtym jest chyba więcej. Bo na przykład w tym zauważyłem tutaj nowy przepis. Gdzie to było? Widziałem tutaj nowy przepis, którego nie ma w tym drugim piecu. O, jest. Meat and beer pie. Tego nie widziałem w tym drugim
Także możliwe, że się różnią przepisami trochę, chociaż to byłoby dziwne, nie? Że mamy dwie różne kuchnie, okej, okay, ale logiczne jest, że raczej powinno dać się to samo w jednej i drugiej wytwarzać. Dobra, no po sobie... Chociaż nie, ja chyba mam, nie? Zobaczmy. A, mam garnek, okej, okay, to grill będę musiał wyprodukować. Wydaje mi się, że chyba w końcu dorosły te rzeczy, to jeszcze rośnie. W ogóle nie wyrosło. To jest growing, ale tu już jest fertilized, czyli że już jest gotowe do zbioru. To też, również. Okej. Okay. Ciekawe, że tam gdzie nie ma zielonego napisu fertilized, czyli że jest nawiezione, nawożone, to tam po rozwaleniu roślinki nie zostaje sadzonka. Widzicie? Nie, on nie jest odtwarzana. Nie mogę w to trafić. Kurde, coś rozwaliło. A. Chyba to. Okej, okay. Powinniśmy mieć dzięki temu dość warzyw, żeby zrobić tą ciągle umykającą nam mieszankę warzyw, potrzebną do zrobienia porządnego jedzenia, które pozwoli nam jeszcze szybciej pozyskiwać dużo punktów wellness, czyli dobrej kondycji. Nazwijmy to przepisy. Mixed vegetables. Co jest potrzebne jeszcze? Kukurydza, okej. Okay. Mieszanka. Ale mamy tylko dwie cebulki. Nie, mamy 30 cebuli. Okej, okay, dobra. To czego nam brakuje? Cabbage. A tylko jedną zebraliśmy? No dziwne. Wydawało mi się, że więcej ich tutaj było. A, bo to są jeszcze growing, widzicie? Dobra, czyli dopóki więcej więcej sałaty nie będzie, to musimy czekać cierpliwie. Niestety mamy sporo marchewki, tylko 5 pomidorów i sporo cebuli wyszło. Dobrze byłoby zasadzić więcej pomidorów w takim razie i więcej cebuli. Dobra, to tak zrobimy. Tutaj jak to idzie, to się jeszcze będzie chwilę grzebało. Ojejku, nie tu. Ciągle zapominam o tej skrzyni, że ona jest tu. Dobra, będziemy potrzebowali tego. I co tam by się przydało? Więcej pomidorów jeszcze. Dobra. To byśmy tak. To, nie wiem, czy to... Nie, tu nie trzeba. Dobra, to posadźmy... Pyk, pyk i pyk. I... Nie, to nie to. Zapomniałem, że nie to, tylko ten drugi nawóz jest potrzebny. Kurde. Ten. O, dobra. Dobra. I tutaj chyba była jakaś roślinka, która jakby... O, tutaj można by dorzucić. O. Ups. Wygląda to, że one wszystkie, widzicie, są znowu nie nawiezione, więc będziemy musieli na nowo nawóz też zarzucić. Dobra, to ten się już skończył, ale dzięki temu, że wszystkie znalezione kupy regularnie kompostuję, to możemy sobie wyprodukować tutaj znowu spore ilości tego. Bardzo fajnie. Będę musiał zaraz iść na dół i tam trochę zrobić porządków, bo słyszę, że strasznie się awanturują zombiale. Ale nie szkodzi. No. O kurde, no. Nachodzą człowieka w środku nocy. Za późno na takie imprezy, ludzie. Tylko odpoczynku. Mamy coś do picia, nie bardzo. Zostaw te ściany, no. Ile razy mam powtarzać? O. Dobra, jak już posprzątałem na dole, to teraz mam czas skoncentrować się znowu na moim ulubionym gotowaniu. Możemy zrobić sobie coś takiego. Potrawka żula wydaje mi się być teraz najlepszym wyborem. Porównamy sobie z innymi. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy czymś się różni w stosunku do tego, co oferuje podstawka. Chociaż nie, bo potrawka żula wymaga zepsutego mięsa, którego nie mam, bo w całości przerabiam je na kompost. Shorty stew. O, spróbujmy to, bo to jest coś nowego zupełnie. Masło, czerwone mięso, ziemniaki. Czyli masło, czerwone mięso, ziemniaki i woda, tak? Teraz pytanie tylko, w której maszynie możemy to zrobić? O, zobaczcie, możemy pire zrobić, tak?
Czegoś nie wziąłem. A właśnie tutaj, stoł. Ja się zastanawiam, czy ten stoł przypadkiem nie jest jakimś elementem z innego moda. I dlatego to tak... A, i postawiska jeszcze. Tak, to jest jeden z kolejnych problemów, które mam, jeśli chodzi o ten system gotowania, że cały wszystko się sprowadza do tego, że nie możemy robić sami własnych misek tych tutaj. Bo tak to mógłbym produkować ogromne, ogromne ilości dobrej jakości jedzenia. A przez to, że nie możemy zrobić tych misek i musimy liczyć na to, co znajdziemy w świecie gry, a znajdujemy ich bardzo niewiele, to powoduje, że tej dobrej jakości jedzenia jest dużo trudniej jest je wyprodukować. Dobra, jakie to ma statystyki? 50, 20, zdrowie 25, bardzo porządnie, wellness 6. O, to jest dosyć dużo, bo standardem w tej grze zazwyczaj, że wellness jest 5 albo 4 nawet. Także 6 to jest duża różnica jednak. I co, jak to zjemy? Dobra, to poczekam, aż jeszcze trochę zgłodnieje, ale napić się już można. Herbatki. No dobra, zróbmy sobie jeszcze szybko jedną lokację. Wstawmy byle gdzie to tutaj, żeby mi już nie leżało w plecaku. Przeszukam sobie wszystkie skrzynki i inne rzeczy później, bo już nie ma sensu w tej chwili. Jak zauważyliście, może przy odrobinie szczęścia, mam już kij na poziomie jakości 540. Także robi to już kolosalną pewnie różnicę, zaraz go sobie przetestujemy porządnie. Niestety jestem bardzo rozczarowany, ponieważ na tym etapie w podstawowej wersji gry mielibyśmy już tutaj chyba ze 4, jeśli nie 5 okienek na ulepszenia, a tutaj są cały czas 2 tylko. Więc wygląda na to, że tutaj ten rozwój jest dużo wolniejszy. Z tego co zauważyłem, to te ulepszenia można prowadzić aż do 1000 poziomu jakości. Więc możliwe, że przy dopiero 1000 poziomie jakości wszystkie te okienka będą dostępne, a nie tak jak teraz jest. Tak, jakby co to jest infestacja, czyli to trudniejsze zadanie, ale nie wiem gdzie mam iść. To wygląda na jakiś blok mieszkalny. Pierwszy raz jestem w tej lokacji, dobra, tu jest rozwalone okno, więc zgaduję, że tędy. Patrzcie. Ale mocny jest ten kij. To był cały czas zwykły cios, nie mocny. Tak, on miał świecące oczy, dlatego taki mocny jest. Dobra, później będę zbierać. A, liczyłem na to, że może jakieś porządniejsze leki. Dobra. Ciekawe, że zauważyliście, że praktycznie nie dostajemy w ogóle książek, instrukcji w tych śmieciach, znaczy w stertach książek i w podobnych miejscach, jeśli chodzi o stacje robocze. Wszystkie książki ze stacjami roboczymi znajdujemy wyłącznie w... O kurde. Wyłącznie w zepsutych maszynach, czyli w zepsutym workbenchu, w zepsutej betoniarce i tak dalej. Nie? Kurde, już odruchowo zaczynam przeszukiwać wszystko. Silniejsze ode mnie to jest. Cześć kolego, już ci pomagam. Spokojnie, spokojnie, nie ruszaj się. O, widzisz? A? Czyli teraz tędy. Dobra. O, albo dobra, później. Patrzcie, ktoś się przeprowadzał. Śmieci. Gdzie teraz? Hop. Ciekawa lokacja, nie? Taka bardzo zniszczona, rozpadająca się. To wygląda tak, jakby się ludzie wyprowadzali stąd z powodu niskiej jakości lokalu. O-o. Dobra, udało się przeżyć. Zapomniałem przeładować broń. Także trochę się to na mnie mści. Moje gapiostwo. Wstajesz jeszcze? To nie wstawaj. Dziękuję. Już? Wszystko? Taka krótka ta lokacja była?
Spodziewałem się, że spędzimy tutaj co najmniej kilkanaście minut. No dobra, dobra. Będę musiał się dobrać do tych skrzynek. Dajcie mi chwilkę. Udało się. Dobra, przeszukajmy sobie na spokojnie w takim razie te wszystkie rzeczy. Ładownica. Ciekawe, że w tej grze jest tylko jeden typ ładownicy. Nie ma znaczenia kaliber broni. Dobra. To jest hazmatowa maska. Mamy już maskę hazmatową. Ale zapasowo druga się może przydać. I świecący patyk wywalam od razu. Dobra, absolutnie nic ciekawego, jeśli chodzi o łupy. Tutaj nie znaleźliśmy. Może w pomieszczeniach, które przebiegłem, będzie coś bardziej ciekawego. O, patrzcie. Ale też przypuszczam, że wątpię. My tu w ogóle byliśmy w tym pomieszczeniu? Tak, byliśmy. Okej. Przypomina mi to trochę scenę z Predatora z drugiej części, nie wiem czy widzieliście, z Danem Gloverem, bardzo fajny film. Zupełnie inny klimat niż jedynka Predatora, ale mi się też bardzo podobał. I tam była taka fantastyczna scena, gdzie bohater z tym Predatorem ganiał się po takim klasycznym bloku z dużej płyty. I ten Predator zaczął uciekać, bo był ciężko ranny i musiał się wydostać szybko i ściany nienośne, czyli wiecie, takie ściany, które nie trzymają udźwigu konstrukcji w USA zazwyczaj są robione wyłącznie z karton, gipsu i drewna, czyli drewniany stelaż, do którego przykręcony jest karton gipsowy panel i ten Predator po prostu przebiegł sobie przez kilkanaście mieszkań biegnąc przez ściany po prostu. Fantastyczna scena, strasznie mi się to podobało, fajnie to wyglądało. Fajny film swoją drogą. Polecam tym, którzy nie widzieli, chociaż znając się na was, to pewnie wszyscy widzieliście i gadam po nic o tym. A my tędy powinniśmy byli wejść tutaj, do tej lokacji. Widzicie? Ja wszedłem przez tamto wybite okno, bo tamto okno zostało wybite przez zombiale. Ale my powinniśmy byli tędy wchodzić. O, przez to okno wszedłem, a powinniśmy byli tutaj iść. No dobra, dobra, okej. Wiemy w każdym razie, jak to działa. Będziemy się bawić w następnych odcinkach, w następne zadania. Chciałbym przyspieszyć trochę proces zdobywania tych książek, bo to jest trochę frustrujące, że do tej pory jeszcze nie mamy tych rzeczy. Ale może coś wymyślę w międzyczasie. Na przykład może uda się znaleźć... O, to byłby niegłupi pomysł. Po prostu poszukać drugiej księgarni albo trzeciej i tam zajrzeć. Ale to zostawiam sobie już na inne odcinki. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Jak zawsze pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, komentarz dla statystyk, ewentualnym wsparciu kanału i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!